Witam dzisiaj z San Francisco w Kalifornii na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj powiem Wam 5 rzeczy, jakie powinniście zobaczyć w tym fascynującym mieście. Do zobaczenia w następnej części. Zacznijmy może od Lombard Street. To jest najbardziej stroma ulica w San Francisco. Ona jest tak stroma, że tutaj nawet za mną będzie widać, zbudowano serpentynę, żeby samochody mogły po niej zjeżdżać. Także ciekawa rzecz do zobaczenia w San Francisco. Chyba jedną z najbardziej znanych atrakcji w San Francisco jest więzienie w Alcatraz i wyspa Alcatraz, tutaj właśnie, którą widać za mną. Wiele filmów nakręcono o tej wyspie, wiele opowieści, wiele legend krąży wokół Alcatraz. Ja odwiedziłem Alcatraz jakieś 20 lat temu i każdemu polecam odwiedzenie tej wyspy. Można tam zobaczyć cały trakt więzienny, przymierzyć się także w celi, gdzie siedział między innymi Al Capone. I z tego co pamiętam, chyba tylko jednej osobie udało się uciec z Alcatraz i przeżyć tą ucieczkę. Dlaczego? Dlatego, że wody wokół Alcatraz tutaj w zatoce w San Francisco są bardzo zimne i jest tutaj także dużo rekinów. Także z tego co pamiętam, nikomu oprócz jednej osoby nie udało się uciec z tego więzienia. Od iluś tam lat, od dziesiątek lat, ta wyspa nie jest używana jako więzienie. Tam jest tylko muzeum, ale mnóstwo legend pozostało wokół tego i jeśli jesteście w San Francisco, warto odwiedzić to miejsce. Jak jesteś w San Francisco, oczywiście nie powinieneś przegapić Fisherman's Wharf. To jest obszar tutaj nad zatoką, nad wodą. Dużo się dzieje, restauracje, głównie seafood, rozrywka, kultura. To jest jakby takie centrum kulturowe, można powiedzieć, San Francisco. Szczególnie w weekend dużo ludzi tu się przewija. Muzyka, zabawa, jedzenie. Stąd też odchodzą promy na Alcatraz. I oczywiście Muzeum Morskie, też tu można odwiedzić. Wiele galerii, jak zwykle w Stanach, dużo komercji. Jak tutaj jesteś, warto spróbować clam chowder. To jest taka zupa, gęsta zupa z małżów, czy z małż. To nie jest koniecznie w moim guście, ale to jest właśnie tutaj specjał Pier 39 czy Fisherman's Wharf, specjał San Francisco. Także jak jesteś tutaj, to spróbuj to. Golden Gate Bridge, który widzicie za mną, to jest najbardziej chyba znana budowla w San Francisco i jedna z najbardziej znanych budowli świata. Rozpiętość tego mostu jest zdumiewająca i po prostu robi przytłaczające wrażenie. Aż trudno uwierzyć, że ten most zbudowano w latach 30. w ciągu zaledwie 4 lat. Dla porównania, niedawno, kilka lat temu, odnawiano tutaj południowy wjazd na ten most i sam tylko wjazd, odnowienie jego zajęło 6 lat. A cały most w latach 30., 80 lat wcześniej postawiono w ciągu 4 lat. Także niesamowite dokonanie inżynierskie, niesamowity też widok, to robi wrażenie. Jeśli jesteście w San Francisco, koniecznie obejrzyjcie sobie Golden Gate Bridge. Przejedźcie na drugą stronę do Sausalito. Fajne przeżycie. I na koniec polecam Ghirardelli Square. To jest kompleks zabudowań z wieloma restauracjami, kafeteriami. Bardzo przyjemnie tutaj jest. Najważniejsze oczywiście to Ghirardelli, kawiarnia i lodziarnia. Tradycyjna, chyba trzecia najstarsza czekolada w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście historia Ghirardelli, faceta Domenico Ghirardelli, jest wspaniałą historią przedsiębiorczości. Może kiedyś ją opowiem. Poszukajcie sobie na Wikipedii
Wikipedii, zobaczcie, ile facet porażek przeżył, aż stworzył coś, co dzisiaj jeszcze 170 lat później jest tutaj świętowane, istnieje, jest celebrowane w Stanach Zjednoczonych i w dalszym ciągu jest wspaniałą, dochodową firmą. Polecam tutaj czekoladę, lody oczywiście, czekoladowe, Ghirardelli i w ogóle bardzo przyjemnie tutaj jest, może zobaczcie, jak to wygląda. Tak to wygląda i oczywiście jako prezent taki komplet czekolad, taki worek z czekoladami, wspaniała rzecz dla rodziny, dla znajomych, żeby przywieźć coś z San Francisco. Zaraz tutaj jeszcze wejdę do Ghirardelli Marketplace, pokażę ci, jak to tutaj w środku wygląda. Oh, thank you. Te właśnie czekoladkę dostałem. Tutaj właśnie można kupić takie zestawy prezentów. Dosyć duża kolejka tutaj do zamówienia lodów. Najróżniejsze czekolady. Słodycze. Także jeśli potrzebujesz pamiątki, to jest idealne miejsce, żeby właśnie taką pamiątkę tutaj zakupić w San Francisco. Coś słodkiego, coś tradycyjnego, coś być może nieznanego w innych częściach świata. Więc to tyle na dziś San Francisco. Życzę ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.